Dzisiaj zaczniemy od tego, że Czytaczowa pokaże wam książkę. Książkę, której pewnie nie spodziewacie się na naszym kanale. Tak, to jest właśnie ta chwila. Arkady Saulski, Czerwony Lotos, tom pierwszy. I na okładce orientalne klimaty, Japonia. Czyli coś, czego u nas na kanale nie ma. Bo orientalne klimaty Japonia kojarzą się z Japonią. Z kulturą japońską. Co za odkrycie, naprawdę. Która jest nam bardzo obca i która z reguły wywołuje w nas takie odczucia, czy my się w tym odnajdziemy. Dokładnie. No i tą książką, która się pojawia na naszym kanale w tym klimacie, to chyba była Manekineko. I nic poza tym nie mamy z tym wspólnego. Tam japońsko nie było, był też Jay Christoph, ale nie o to chodzi. Chodzi generalnie o to, że dzisiejszy film dedykujemy wszystkim tym, którzy tak jak czytacze trzęsą portami na myśl o tym, żeby chwycić za coś japońskiego, bo przecież to jest takie orientalne, to jest takie niezrozumiałe dla mnie i w ogóle ja się w tym nie odnajdę i zatonę. To jest historia Nipponu i tutaj Nippon może się kojarzyć bardzo mocno z Japonią, aczkolwiek sam autor twierdzi, że to nie jest Japonia, a najeżdżający Nippon Mandukowie, no mnie się jednoznacznie kojarzą z Mongołami, ale to też nie są Mongołowie. Fajne tutaj wybrnięcie już na start, że autor nie opisuje samej Japonii, tylko gdzieś tam sobie wziął podstawę z tego i stworzył swoją własną historię, swoją własną mitologię, dodał swoje bóstwa i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie bohaterem tej książki, nie wiem czy tu można powiedzieć, że bohaterem jest osoba, bo cała książka toczy się wokół tego, że Mandukowie mają najechać Nippon, Nippon zostanie zniszczony, chyba że przeciwstawimy im się z wielką potęgą. Taką potęgą ma dysponować nieśmiertelna, Czerwony Lotos, ostatnia z nieśmiertelnych, ostatnia będąca gdzieś bogiem na ziemi, czy też półbogiem na ziemi. Jej strzeże tak zwany duch, również mityczny wojownik, bo nie wiadomo kim duchy tak naprawdę są. Niektórzy twierdzili, że dzieci porywają, że są straszni, w ogóle, że są ponad ludźmi, co też jest prawdą poniekąd. W każdym razie dochodzi do nieodwracalnej serii zdarzeń, które sprawiają, że rola ducha zupełnie się zmienia i zamiast walczyć u boku swej pani, wchodzi temat zemsty. Temat zemsty jest chyba bardzo popularny w Japonii. Tak to mi się w ogóle wydaje. Ogólnie popularny temat zemsta. Wokół zemsty się dużo książek i filmów kręci. Może ja jestem tutaj złym przykładem, ale bardzo często gdzie odnajduję jakieś nawiązania do Japonii, to gdzieś się motyw zemsty przejawia. Motyw honoru, zemsty, gdzieś tam zadośćuczynienia win i wreszcie seppuku. Skąd fascynacja kulturą japońską? To nie do mnie pytanie, bo ja nie mam takiej fascynacji kulturą japońską. Ja się trzymam od niej z daleka, bo uważam, że no, że ona chyba nie jest dla mnie, bo no nie wiem, jakoś tak się boję, że to jest zbyt ogromne, zbyt treściwe na mój mały mózg, żeby to ogarnąć po prostu. No tak, no boję się w to zagłębić, że ja tego nie zrozumiem i jak będę gdzieś rozmawiać na ten temat, to ktoś mnie zjedzie, że ja gówno wiem, po co się odzywam. No to takie dziwne, takie, no boję się, no. Mając nierzadko, to znaczy rzadko w zasadzie, nie mogę powiedzieć, że nierzadko, ale mając gdzieś dostęp do takich książek nawiązujących do Japonii, zaczynam czytać i czuję się przytłoczony tymi wszystkimi nazwami własnymi. Tutaj jakieś pojęcie, określenie, tutaj dawaj. Z jednej strony Robert Schmidt mnie przytłoczył, z drugiej strony zakopał mnie już w ogóle Jacek Dukaj, gdzie naprawdę nie wiedziałem o co chodzi. Czytałem książkę napisaną w języku polskim i nie wiedziałem o co chodzi, którędy do przodu, czy ja dobrze w ogóle te literki składam w swojej głowie. I to mnie zawsze przeraża. Ja jeżeli mam sięgnąć po literaturę gdzieś nawiązującą do Japonii, do tej kultury albo podobnej, coś czerpiącego właśnie z tej kultury czy mitologii, to oczekiwałbym właśnie czegoś, powiedzmy to dla żółtodzioba, co otworzy mi drogę, tak jak zrobił to Czerwony Lotos. Tak, no, żeby chyba wszystko było wytłumaczone. Do każdego, do wszystkiego były przepisy, tłumaczenia od autora. Tak. To dobrze zrozumieć. I właśnie do tego, o czym mówiłaś, rozpisywanie i zaznaczanie rzeczy trudnych, trudniejszych. Bo mimo, że tutaj też się pojawiają takie pojęcia typowo z Japonii wzięte, określenia, których ja na przykład bym nie odnalazł, to autor bardzo szybko opisuje to w taki sposób, że ja już wiem o co chodzi. Nie musi mi wprost powiedzieć co to jest, ale zaraz się połapie z opisu czym to może być i czym to w istocie jest. No i to jest dobre, że autor nie traktuje swojego czytelnika jako osobę, która już wszystko wie i na pewno wszystko zrozumie. To jest taki, nie wiem, no mi się wydaje, że to taki trochę, chociaż to jest kwestia tego, dla kogo piszemy.
Bo jednak no, można pisać bez tłumaczenia czegokolwiek i to już wtedy wiem, że to jest książka nie dla każdego, a tutaj no to... Nie. Ale z drugiej strony, jak rozpoznasz te książki, która jest nie dla każdego, no która właśnie. Jest dla typowego, zatwardziałego fana, który kulturę Japonii ma w jednym paluszku, a która jest skierowana do takiego żółtodzioba jak ja, który kiedy sięga pod Ukaja i tam pojawiają się terminy japońskie, to po prostu się czuje... Jak to rozpoznać? No oglądając recenzje filmowe, tudzież pisemne czytając i wtedy się dowiesz. Nie, jak kto by chciał w ogóle oglądać w internecie recenzję książek? Nie wiem, Ty dziwna jesteś jakaś. Ja nie lubię, więc nie rozumiem tego. W każdym razie, bo jak inaczej? No nie da się inaczej tego. No chyba, że powinna być informacja na okładce, że... No, poziom A, B, C. Tak, a żebyś wiedział. Tak jak w języku angielskim, tak. Tak samo powinno być ostrzeżenia, co książka zawiera, przemoc, wulgaryzmy i tak dalej. Więc to też powinno być dla średnio zaawansowanych... Niebezpieczne rzeczy, zawierają, które się w książce zawierają. Przemoc, seks, wulgaryzmy, Japonia. No nie, chyba nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy książka będzie dla nas zrozumiała, czy nie, dopóki jej nie przeczytamy. Dlatego ja zawsze podchodzę jak troszkę pies do jeża do takich książek właśnie z kulturą Japonii związanych, gdzie obawiam się właśnie tego, że zostanę przytłoczony tym wszystkim i za każdym razem, kiedy sięgam po taką książkę, czuję, że wychodzę poza moją strefę komfortu. I potem jest kwestia tego, czy gdzieś zginę poza tą strefą komfortu, czy rzucą się na mnie wilki, czy inne japońskie bóstwa, mitologiczne stwory, czy też odnajdę tę ścieżkę samuraja, godnego, honorowego czytelnika, który dobry nie do końca, by z godnością móc potem wbić ten miecz, a półkę odstawić, nie miecz, katanę, a książkę odstawić z dumą na półce, no jak samuraj, który dokonał swojej misji, tak? No i znowu ten miecz się tu z zachodni wkrada. Widzisz? Tak. Co odróżnia nasze kultury? Dlaczego my tego nie rozumiemy? Bo miecz? Katana? Nie! Bo nie masz takiego wrażenia, że Japonia jest dużo bardziej ułożona i ta kultura japońska wiąże się mocniej z tradycją, gdzieś z wierzeniami, z takim ułożeniem, z tym, że jednostka wie, co ma robić, działa wedle ustalonych zasad, a my jesteśmy tacy bardzo chaotyczni, każdy myśli o sobie? No tak. No może dlatego. Może też dlatego, że u nas w telewizji raczej nie puszcza się tych wschodnich filmów. A, no to teraz swoją drogą. Od Polski na wschód, rzadko kiedy mamy jakieś filmy, zawsze jednak zachodnie produkcje, niemieckie, francuskie, amerykańskie zwłaszcza, więc może to też jest kwestia tego, że nie jesteśmy, że tak powiem, przygotowani, przystosowani, zapoznani z tą kulturą, żeby jakoś się bardziej w nią zagłębić. W ogóle, ja wiem, że to nie jest nawet wrażenie, tylko to jest fakt, że my jesteśmy strasznie otwarci na zachodnią kulturę, tak. Dużo o niej wiemy, dużo z niej czerpiemy, a tak naprawdę garstka z nas, to znaczy nie nas, bo my nie możemy się zaliczyć do miłośników Japonii, garstka z nas ludzi, dostrzega to piękno płynące ze wschodu, zwłaszcza tutaj tak. Japonia, ile jest konwentów poświęconych anime, ile jest poświęconych samej Japonii, tej kulturze i to jest coś pięknego, tylko że no właśnie ten próg wejścia może być czasami za wysoki, na szczęście jest taki czerwony lotos, który zapewnia ci próg wejścia idealny do twoich możliwości, kiedy będąc żółtodziobem możesz przeczytać tę książkę. Jeżeli graliście w Ghost of Tsushima, to znajdziecie w tej książce po prostu ten świat. Kurczę, ja czytałem... Widziałeś scenę z gry. Widziałem scenę z gry. Wiecie, już widziałem normalnie, ja sobie ducha z Czerwonego Lotosu wyobrażałem jak Jina Sakaya z Ghost of Tsushima, to jest w ogóle hit. Co najlepsze, nienawidzę słuchać muzyki podczas czytania książki. A tutaj od razu słuchaweczki, soundtrack Ghost of Tsushima i lecimy z tą Japonią. Nie, naprawdę mega się wczułem, wczoraj jak skończyłem czytać książkę, musiałem sobie włączyć grę. Zagrać i wiecie, tak poczuć się. Książka jest naprawdę, bardzo mi się podoba ta droga do zemsty, droga poprzez pozyskanie rodziny i to, że nie mamy jednoznacznie określonego, kto jest antagonistą. Bo niby mandukowie są antagonistą, ale nasi dobrzy teoretycznie ludzie też robią złe rzeczy, ale w dobrej sprawie. I co tutaj jest dobre, co jest złe i czy zemstę warto dopełnić, czy też lepiej odpuścić dla dobra ogółu. To są bardzo ważne tematy, strasznie mi się podoba, że ta książka porusza takie tematy. Ale troszkę w pewnym momencie zaczęliśmy przechodzić w klimat Rambo. Czyli Jam jest ten, który wyrżnie wszystko, wszystkich i w pewnym momencie za dużo było nagromadzeń w opisach typu, że coś bohater zrobił w ostatniej chwili, cudem czegoś uniknął, ciągle tryskają gejzery krwi, że gdzieś tam... Pod kątem językowym zaczęło mi coś szwankować, bo kiedy te opisy zaczęły być coraz bardziej treściwe, to zaczęły być coraz bardziej powtarzalne też. To nie jest jakaś tam uwaga, że tej książce coś ujmuje, aczkolwiek gdzieś tam koniec zaczyna mi odbiegać troszkę za bardzo w Amerykę. Trochę za bardzo. John Rambo, wiecie, John Rambo, nigdy niepokonany.
teraz będę wymagał deklaracji odczytaczowej. Czy ty w ogóle zamierzasz kiedyś coś spróbować z Japonią? Zamierzam. Wyjść poza strefę komfortu, co zamierzasz? Nie wiem, co zamierzam, ale no... Ja jestem otwarta na wszystko, tylko no... W ostatnim czasie po... Kontynuuj. Są wyjątki, no nie powiem, że nie, ale no... no nie muszę wszystkiego chcieć czytać, tak? Kotku, na 100 rzeczy jest 99 wyjątków u ciebie. No, na pewno. Ja na pewno lubię gdzieś wymykać się poza moją strefę komfortu. Coraz bardziej lubię odkrywać niezbadane tereny. Czerwony Lotos to jest... Tak jak mówiłem, to jest połączenie, powiedzmy, to polskiego pióra z orientalną tradycją i to jest fajne, bo przez to nie przytłaczają, aczkolwiek też polscy autorzy potrafią tym przytłoczyć. Także jeżeli szukacie bezpiecznego wejścia albo zastanawialiście się kiedykolwiek, czy wejść trochę w te japońskie klimaty, czy jednak nie, czy zraziliście się kiedyś, to jeżeli macie dać choćby jednej rzeczy jeszcze kiedykolwiek szansę, to niech to będzie Czerwony Lotos, bo czytacz wam tutaj sercem przysięga, że nie ma wysokiego progu wejścia i zaraz odnajdziecie się i poczujecie się jak w domu. Także ja Arkademu Sałowskiemu bardzo dziękuję za to, że sprawił, że w tych klimatach poczułem się dobrze, po prostu. Dla wszystkich początkujących i nie tylko, bo myślę, że dla takich, którzy lubią fajną akcję, dużo akcji i fajnie wykreowanych bohaterów i ciekawie wykreowanego antagonistę. No i w ogóle ten podział dobro-zło, troszkę taki powiedzmy nieoczywisty do końca. Czerwony Lotos. Zupełnym przypadkiem od dzisiaj w księgarniach. Serdecznie polecam. Całym sercem ja, czytacz. Kłaniając się wam nisko niczym samuraj. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. A jeszcze dajcie znać, jak wy podchodzicie do Japonii. Czy faktycznie to jest nasze dziwne podejście, że my się boimy. Czy wy też gdzieś tam czujecie jakieś obawy. I czy się przełamiecie. Cześć.